Pływanie jest taką dyscypliną, gdzie trzeba dosyć wcześnie się zdecydować na to, czy chce się być tym pływakiem, czy nie. Ale jak najbardziej szanse są, po prostu trzeba trafić pod odpowiednie skrzydła. Pierwsze trzy klasy to była nauka pływania. Od czwartej klasy szkoły podstawowej, czyli w wieku 10 lat, rozpocząłem już treningi regularne i tak się zaczęła właściwie moja przygoda z takim już wyczynowym pływaniem. Zajęcia składały się jakby z trzech części. W pierwszej części Kacper poopowiadał, jak trafił do pływania, jak wyglądają jego treningi. Odpowiadał na pytania dzieci, zaprezentował dla niego najważniejsze medale, czy to z uniwersjady, czy też z Mistrzostw Świata Wojskowych, które niedawno zdobył w Brazylii. W drugiej części zaprezentował, jak wyglądają poprawne techniki pływania, pokazał swoje ulubione ćwiczenia. Chciałem ich troszeczkę zarazić pływaniem, gdzieś pozytywnie nastawić do tego sportu, żeby z przyjemnością przychodziły na basen. Chciałem też troszeczkę opowiedzieć o sobie, może zainspirować swoją osobą, może zaciekawić. Tutaj było kilka pytań, widziałem dużo uśmiechów na twarzy, także myślę, że zajęcia jak najbardziej udane.